just a feeling, feeling. Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now, 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 now. Kibice powoli zajmują swoje miejsca. Wkrótce zaczynamy. Zapraszamy na relacje ze stadionu Wołgograd Arena. Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mamy przyjemność zaproszenia na spotkanie, które zapowiada się bardzo interesująco. To prawda, występ na Mundialu to dla piłkarzy ukoronowanie reprezentacyjnej kariery i dziś pokażą, jak bardzo chcą wygrać. Obejrzymy dzisiaj Japończyków grających przeciwko reprezentacji Polski. Wołgograd Arena to obiekt mogący pomieścić ponad 45 tysięcy widzów. Jego docelowym gospodarzem ma być Rotor Wołgograd. Stadion stoi u podnóża Kurhanu Mamaja, nazwanego tak na cześć wodza Złotej Ordy, a obecnie kryjącego prochy poległych w mieście żołnierzy. Są zespołem, który wprost słynie z twardego, nieustępliwego pressingu. Dzisiaj pewnie będzie podobnie. Z pewnością. Nie sądzę, żeby nagle zrezygnowali z taktyki, która stała się ich znakiem rozpoznawczym. Przeciwnicy będą musieli z tym jakoś żyć. Już samo to sprawia, że będzie to mecz walki. To jedno możemy z całą pewnością założyć. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Trener stawia na ustawienie 4-4-2 w jego klasycznym wariancie. Czyli szeroko z tyłu i w środku pola, a z przodu dwóch napastników odpowiedzialnych za wykańczanie akcji. Będą zapewne dostawać sporo piłek ze skrzydeł od podchodzących do linii końcowej bocznych pomocników. Zaczynamy. To jest mecz, na który czekaliśmy. My, kibice na stadionie, Państwo przed telewizorami, a przede wszystkim zawodnicy. Przed nami co najmniej 90 minut mundialowych emocji. Mączyński, Piotr Zieliński, Glik. Trzecia kolejka fazy grupowej to czasem mecze o honor, ale przede wszystkim to czas ostatecznych rozstrzygnięć. Pamiętamy choćby spotkanie Słowacji z Włochami 8 lat temu. To prawda, Darku. Wtedy sprawa awansu była jeszcze otwarta. Słowacy odważnie podeszli do meczu i ostatecznie wygrali 3-2. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Wojciech Szczęsny. Grzegorz Krychowiak. Glik. Powiedzmy szczerze, że dzisiejszy mecz to dla zespołu gości być albo nie być w tych rozgrywkach. Tak, już tylko jedno zwycięstwo dzieli ich od fazy pucharowej. Trener na pewno przestrzegł swoich piłkarzy przed nadmierną pewnością siebie. Już blisko pola karnego. Rosicki! Szansa na objęcie prowadzenia. Szkoda! To była znakomita okazja do zdobycia pierwszej bramki w tym spotkaniu. Ale czasu jest jeszcze sporo, a to była niezła zapowiedź tego, co tu się dziś jeszcze będzie działo. Pff,
Robi się niebezpiecznie. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Sakai. Grosicki. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Reprezentacja Japonii wznowi wrzutem z autu. Genshogi. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Grzegorz Krychowiak. Jakub Błaszczykowski. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Będzie rzut rożny dla biało-czerwonych. Dośrodkowanie z rogów. Kamil Grosicki. Złapał piłkę bramkarz. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Niestety stracił piłkę. Lewandowski. Wciąż Robert Lewandowski. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Shinji Kagawa. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Lewandowski. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Jakub Błaszczykowski. Atak biało-czerwonych. No, sędzia powinien zatrzymać grę i właśnie to zrobił. Nie ma już na boisku kontuzjowanego gracza. Zaraz mecz zostanie wznowiony rzutem sędziowskim. Inui. Hasebe. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Mączyński. I mamy aut dla reprezentacji Japonii. Hasebe. Polacy atakują. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Honda. Fatalne podanie, no i strata. Jakub Błaszczykowski. Atak Polski. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Jest coraz bliżej bramki. Biegnie sam na sam. Może spróbować szczęścia.
Shinji Kagawa. Teraz Japonia w ofensywie. Zbliża się do pola karnego. Jest szansa i piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Krzysztof Mączyński. No, musi uważać. I w ataku reprezentacja Polski. Honda. Hasebe. Sakai. Shinji Kagawa. Popatrzmy, atakuje reprezentacja Japonii. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Koniec pierwszej połowy. Piłkarze udają się do szatni. Na razie w tym ostatnim meczu grupowym mamy remis. Na tym etapie podział punktów rzadko satysfakcjonuje oba zespoły. Sądzę, że jednak po przerwie powalczą o zwycięstwo. Przed nami druga część spotkania. Popatrzmy. Wszyscy na stadionie i przed telewizorami mamy nadzieję, że mecz będzie się toczył w dobrym tempie. Pierwsza połowa nie zawiodła, ale chcemy więcej. Błaszczykowski, czy wykorzysta szansę? Dobra interwencja obrony. Nagatomo. Łatwa strata. Wysokim pressingiem zmusili rywali do... O, minimalnie na spalonym, no ale spalony. Grzegorz Krychowiak. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Stracili piłkę. Piłka opuszcza boisko przy chorągiewce, ale nie będzie rzutu rożnego, lecz wrzut z autu. Jakub Błaszczykowski. To. No, dobry odbiór po stracie piłki. No, może być groźnie. Zostawił za sobą trochę boiska. Opłacił się pressing. Piłka przekroczyła linię boczną boiska. Yoshida. Hasebe. Blisko pola karnego. Szansa! Ta interwencja bramkarza sprawia, że nadal mamy 0-0. Polacy będą wykonywać rzut rożny. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Złe dośrodkowanie z rzutu rożnego i będzie aut. Hasebe. No, z tego miejsca można strzelać. Przeciwnicy przejmują piłkę. I po odbiorze strata piłki. Minęło 15 minut drugiej połowy. Sporo miejsca na skrzydle. Dobrze prowadzi piłkę. Nagatomo.
Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Blisko pole karne, może strzelać. Może spróbować uderzenia na bramkę. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Milik. Bezbłędny dzisiaj w odbiorze piłki. Honda. Piotr Zieliński. Piszczek. Błaszczykowski. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Blisko pole karne. Muto. Shinji Kagawa. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Tak, będzie zmiana w reprezentacji Polski. Jakub Błaszczykowski. Niecelne podanie Błaszczykowskiego. Popatrzmy, atakuje reprezentacja Japonii. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Robert Lewandowski. No i mamy stratę piłki. Nagatomo. Blisko już do bramki. Muto. Kapitalne przejęcie przez Błaszczykowskiego. Łukasz Teodorczyk. Glik. I w ataku reprezentacja Polski. No brawo, świetne wyjście z wodem. Nie dawali rywalom spokoju i zmusili ich do popełnienia błędu. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobrze, ale strzał! Znakomicie. Liczy się gol. Zaryzykował i dość niespodziewanie zmienił wynik tego spotkania. Wznowienie od środka. Polacy prowadzą. Yoshida. Strata, co zrobi przeciwnik? Linetti. Łukasz Teodorczyk. Sędzia pokazuje aut dla Polski. I mamy zmianę. Ależ teraz znakomicie Błaszczykowski. Jest coraz bliżej bramki. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Nie czekał. Piłka w grze. Lewandowski. Jakub Błaszczykowski. Dośrodkowanie. Popatrzmy. Walczą tam w polu karnym opozycję. Niewiele brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka.
fourth official has indicated there will be a minimum of... Dochodzi do piłki, jest niebezpiecznie. Dobrze i przejął. Może teraz ruszyć skrzydłem. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Rzut wolny. Zobaczymy, czy uda im się go wykorzystać. Wybita. No, jest bramka niestety samobójcza w niezwykle niefortunnym momencie meczu. Oj, posłali piłkę do własnej bramki w naprawdę nieciekawej dla nich sytuacji. Czy zdążą ten błąd naprawić? Nie dość, że tracą bramkę i to samobójczą, i to jeszcze w takim momencie. Koniec meczu. Remis. Czy jest on sprawiedliwy? Nie mnie to osądzać. No, można powiedzieć, że wynik jest sprawiedliwy. Spotkały się dziś dwie równogrające drużyny. Patrząc na przebieg spotkania, trudno byłoby jednoznacznie wskazać, który zespół zasługiwał na zwycięstwo. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego? Świetnie, udało mu się zdobyć dla zespołu bramkę, jednak jego wysiłki okazały się niewystarczające do pokonania rywali.